Twoje życie jest kruche. Naprawdę, zainwestuj. Zainwestuj w wieczność, bo Twoje życie jest takie kruche. Waży się Twoja wieczność, wieczności, albo będziesz z Bogiem, albo będziesz oddzielony od Niego. Nie mówię Ci tego po to, abyś zaczął się bać. Ja Ci mówię to po to, żebyś wiedział, że możesz przyjść do tego, który jest życiem i mieć prawdziwe życie. Że mimo, że wokoło może być okrucieństwo i śmierć, Ty możesz być bezpieczny i możesz mieć się dobrze, jeżeli zaufasz Jezusowi, jeżeli zaufasz Bogu. Bo widzisz, prawdziwe bezpieczeństwo, ono nie jest zależne od okoliczności. Chodzi o to, że bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa to nie jest to samo. Możesz sobie wmawiać, że jesteś bezpieczny. Możesz sobie przyćpać i się czuć bezpieczny. Możesz pochlać i czuć się bezpieczny. Ktoś cię może przytulić i też się będziesz czuł bezpieczny, ale to nie znaczy, że będziesz bezpieczny. Na tym polega cały problem, że to nie chodzi o poczucie bezpieczeństwa samo w sobie, tylko chodzi o to, żebyś był bezpieczny. A naprawdę bezpieczny będziesz w Jezusie. Naprawdę bezpieczny będziesz w Bogu. I wtedy mogą się po prostu wokoło dziać straszne rzeczy. Bomby mogą wybuchać, a Ty będziesz bezpieczny, bo będziesz w Nim. To jest prawdziwe bezpieczeństwo, które wypływa z Twojego wnętrza, które wynika z tego, co masz w środku, które wynika z tego, że Twój duch jest żywy. I nawet gdyby Ci się przydarzyła za chwilę śmierć, to nie ma znaczenia, bo masz żywego ducha, który jest połączony z Bogiem. To jest bezpieczeństwo. A nie to, że masz dzisiaj taki nastrój, że się czujesz bezpiecznie. A za chwilę dociera do ciebie jakaś straszna wiadomość i robisz portki. To nie jest bezpieczeństwo. Możesz być bezpieczny w Jezusie, dlatego że On uratował cię. Jeżeli to przyjmiesz, będzie to twoje, bo to się dokonało na krzyżu. On prawdziwie uratował cię od wiecznej śmierci. I jeżeli to weźmiesz przez wiarę, to nie umrzesz. Nawet gdy twoje fizyczne ciało obumrze, to ty tak naprawdę nie umrzesz. I to o to chodzi. A życie może ci dać tylko ten, który jest specjalistą od życia. Życie może ci dać tylko ten, który zwyciężył śmierć. I to zrobił Jezus.